Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 na trybie single player i dzisiaj będzie to najbardziej zwierzęcy odcinek ze wszystkich, które tutaj do tej pory mieliśmy, ponieważ dzisiaj właśnie robimy pomysł, o którym wspominałem chyba 2 tygodnie temu i który wam się na tyle spodobał, że sobie go dzisiaj zrealizujemy, czyli odcinek mieszany. Połowa odcinka, powiedzmy pierwsze te 10, 11, 12 minut jakoś będziemy mewą, czy może jeszcze jakimś innym ptaszkiem, a później będziemy jakimś psem, czy coś takiego. No takie jest założenie i tak się dzisiaj pobawimy. Ogólnie jak widzicie, jak mewą jesteśmy, to kurde tak wszyscy obok nas chodzą i kurde ludzie się wydają olbrzymami wtedy. Ale okej, dobra, jeszcze na początek przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem oraz możecie zarejestrować się z linku referencyjnego, który pod filmem także się znajduje. Okej, jesteśmy sobie mewą, powiedzmy mewa Stefan. Bo dlaczego nie? Mewa zawsze... Jakbym był mewą, chciałbym mieć na imię Stefan. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, żeby nie o mnie chodzić tylko zaatakować jak bombowcem w War Thunderze, no to musimy wystartować. Oczywiście jako podstawową rzecz powiem tylko taką rzecz podstawową, że każde zderzenie przy jakiejś tam prędkości podczas lotu to kończy się naszą śmiercią, zamianą w człowieka znowu i po prostu pocięciem materiału, więc mam nadzieję, że jak najmniej śmierci znajdzie się dzisiaj za czasu grą mewą po prostu. Chociaż niby jestem nieśmiertelną mewą, ale patrzcie. Ogólnie jeżeli chodzi o mewę, to ona spuszcza takie ładunki, bo ona sobie tutaj szybuje, a patrzcie tutaj, patrzcie na nią. Pyk. Taki jeszcze jest dźwięk, ale bardzo mało słyszalny, więc ja teraz nic nie będę mówił. Nie wiem, czy słyszeliście. Jeszcze raz. Okej, miejmy nadzieję, że słyszeliście. Okej, czyli teraz tak. Musimy jak bombowcem lecieć, także patrzcie, robimy tak. Żeby trafić... Powiedzieliście, żeby trafić 10 osób kupą. No to okej, to jest wasz challenge. Z komentarzy, kurczę, wasz challenge'ik. Proszę bardzo. Tylko nie będę chyba widział za bardzo, czy ja trafiłem tą kupą, czy nie. Chociaż... Patrz jak ona leci w ogóle, jaki dystans pokonuje ta kupa. Okej, musimy troszeczkę się zniżyć poziomowo tutaj. O nie, dobra, okej. I lecimy tak centralnie nad tymi ludźmi. Czy ja trafię? Może jakąś kamerę do tyłu? Trafiłem! Było trafienie, było na plecy. Kurde, był taki dźwięk nawet. Okej, to jest jeden, lecimy dalej, proszę państwa. O Jezu. No ej, trudno jest trafić taką mewą, naprawdę, to nie jest łatwe, ludzie. Ogólnie było też wyzwanie, żeby polatać i powalczyć nad Fortem Zancudo jakąś mewą albo krukiem, właśnie oczywiście jakimś ptaszkiem. Aczkolwiek to może być, o Jezu, bardzo trudne. No i niestety, cięcie. Okej, dobra, jesteśmy już w mieście. W takim razie teraz przetestujemy opcję do latania numer 2. Jesteśmy gołąbkiem, także okej, jesteśmy takim gołąbkiem, chociaż Jezu, on w ogóle nie wygląda jak nasze gołębie, ale to jest niby gołąb, bo tak grucha tu sobie tą głową, tak dobra, uciekamy, to jest jakiś gołąb po wylewie chyba będzie. On też oczywiście tutaj bombkami rzuca. Także ogólnie wpadliśmy sobie do miasta i spróbujemy w tym momencie przetestować, czy po prostu takim gołębiem. Boże, to ten gołąb wygląda jak jakaś latająca taka kura, taka mocno latająca kura. Spróbujemy dostać się gdzieś na górę, na budynek, na wieżowiec. Specjalnie o to chodziło, żeby tutaj w mieście teraz nim polatać. Teraz mamy Zygmunta, to jest gołąb Zygmunt, jak była mewa. Mewa oczywiście nasza, to Stefan, to teraz jest Zygmunt, więc jesteśmy gołębiem Zygmuntem. No i spróbujemy dostać się nim na budynek, bo dlaczego by się nie dostać na ten na przykład budynek? Oczywiście za ten czas można jakieś bomby zrzucać, ale patrzcie jak te bomby lecą, ja pierdzielę. W ogóle sterowanie tym gołębiem jest straszne, sterowanie tymi postaciami latającymi. Kurde, to jest masakra. Brakuje mi czegoś takiego, żeby w GTA na przykład wprowadzili postacie właśnie takie stricte latające, takie śmieszkowe jak są w Saints Row na przykład, że ogólnie w Saints Row jak były te super zdolności, to była genialna dla mnie sprawa. Taki trochę prototyp ulepszony. Patrzcie, pionowo do góry. Pionowo do góry. Patrzcie jak bomby spuszczamy. Pyk.
Pyk, 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 bombardowanie, normalnie bombardujemy jak Londyn, kurczę, Niemcy bombardowali. O, to jeszcze z tych wyzwań było oczywiście właśnie wejście na tego atomika, aczkolwiek myślałem, że on się tutaj nie pojawi za bardzo. Także dobra, dolecimy na samą górę na Maze Bank. Miejmy nadzieję, że dolecimy bez żadnych problemów. Oczywiście tutaj gołąb już świruje pawiana, kurde, no, a jest gołębiem, on świruje gołębia. Zygmunt, kurde, nie świruj gołębia. Okej. Okay. Czyli bez problemu na Maze Bank można się tutaj dostać, oczywiście, żeby nie zginąć. Musimy odlecieć kawałek. I spróbujemy teraz dostać się na atomika. Miejmy nadzieję, że to wejście na atomika nie skończy się tym, czym przed chwilą uderzenie w budynek, czyli naszą śmiercią i zamianą z powrotem w... z powrotem po prostu w tego, Jezu, w Michaela, oczywiście, bo jesteśmy Michaelem. Patrzcie, jak zasuwa. O, teraz jak jakiś jaszcząb. To jak będziemy wbijać się, jak będziemy się wbijać na Fort Zancudo, to będziemy się wbijać, kurczę, jastrząbem jakimś, albo czymś. Albo czymś takim, patrzcie. Jastrząb, jakby to był jastrząb, tak rozłożył skrzydła i kurczę się wbił, a tutaj puszcza, kurczę, swoje bobki. Dobra, lecimy. Okej, okay, to jakbyśmy tego atomika troszeczkę nie mogli dogonić, ale ja widzę, że lecimy, ja widzę, byliśmy przed chwilą na Maze Bank, więc kawałek jeszcze jest, proszę Państwa. Ogólnie jakie to by musiało być życie, będąc gołębiem, czy powiedzmy, będąc mewą taką? Jak wyobrażacie sobie, drodzy widzowie, możecie oczywiście pisać właśnie w komentarzach, jak wyobrażacie sobie takie życie? Czy no to takie życie sprowadzone, będąc gołębiem, życie sprowadzone do wpadnięcia na rynek, powiedzmy, obsrania troszeczkę budynków za przeproszeniem oraz, nie wiem, wyłudzeniem, kurczę, troszeczkę ziarna lub jakiegoś żarełka. Okej, okay, mogę lądowanie zrobić? Czy tak nie bardzo? Czekajcie, bo teraz muszę wylądować na atomiku. Halo, halo, tutaj Zygmunt. Zygmunt, kurczę, najlepszy na świecie, ptach. Okej, okay, dobra, spróbujemy Zygmuntem wylądować. Halo, halo, centrala, czy Zygmunt może wylądować? Czy Zygmunt może wylądować? Pytam się. Okej, okay, czekajcie, tak lekko. Ale to muszę podwozie nim, podwozie powinno się wysunąć. O, czekajcie, czekajcie, to jest prawie do zrobienia, bo lecimy troszeczkę tylko szybciej. Kurczę, musimy zrobić nawrót. Lecimy za szybko, jak na tego atomika. Więc jeszcze raz, proszę bardzo. Proszę bardzo, no gołąbku, kurczę, bo z ciebie zrobię zaraz gołąbka, ale takiego do jedzenia. Okej, okay. Jesteśmy tuż za atomikiem, ale teraz naprawdę jakieś turbulencje wpadliśmy. Chyba w tunel aerodynamiczny wlecieliśmy na chwilę. Okej, okay, tutaj jesteś i teraz tak, teraz zwalniasz, lądujesz. No ląduj, kurde, ląduj, typie. Okej, okay, dobra, nie wylądowaliśmy. Dobra, to Michael wylądował, okej, okay, cięcie. Okej, okay, dobra, jastrząb albo orzeł gotowy, w sumie orzeł gotowy do boju, proszę Państwa. Widzicie ten dziób, kurcze, wygięty. On już liczy na poważną akcję. Ogólnie dodałem takie jeszcze opcje jak fast run, fast swim and super jump do naszej postaci i nie wiem, czy to zrobi różnicę naszemu, kurczę, naszym orłom tutaj latającym sobie nad przestrzenią, aczkolwiek może akuratnie coś się przydarzy takiego, że wyjdzie: ej, dobrze, że dodałem jednak takie rzeczy jak właśnie fast jump, fast jump, super jump, fast run lub fast swim, że może to jednak coś przyniesie, jakiś skutek, kurczę. Patrzcie, tu oczywiście możemy kupczyć już. Okej, okay, dobra. Podejście numer 1, wlot na Fort Zancudo orłem. Spokojnie, żeby nie wyszło, że jesteśmy przebierańcem. Okej, okay. Patrzcie, tutaj też sobie jakieś orły, sokoły latają już. Orły, sokoły, hirosy. Gdybyśmy nie mieli Never Wanted, widzicie ten po lewej stronie ekran, który się baguje. Gdybyśmy nie mieli Never Wanted, mam dziwne wrażenie, że już goniłaby nas policja. Także polatajmy jeszcze chwilę tutaj, póki mamy okazję. I za chwilę jeszcze, za chwileczkę, za tak pół minuty zdejmę Never Wanted i zobaczymy, co się wtedy stanie.
czy naprawdę będą nas ścigać za to, że orzeł sobie przyleciał, czy będą, nie wiem, te, Jezu, czołgi, lub nie! Czołgi lub nie, może czołgi, czy właśnie będą z tych działek do nas strzelać, tej artylerii przeciwlotniczej jakiejś. Okej, wznieśmy się troszeczkę na wyżyny naszych tutaj jastrzębi gramatyki. Okej, proszę bardzo, jesteśmy kawałek wyżej. Jeszcze zakupczymy tego buzarda, on nie trafiłem niestety. No i okej. Ej, czekajcie, jeszcze nie, czekajcie. Tak, chcę ich zaatakować, tych marinów po prostu. Później spróbuj... Oni do nas strzelają! Patrzcie! Strzelają do biednych zwierząt! Do biednego ptoka strzelają, a nawet nie mam policji! Ja pierdzielę! Ej, i to trafiają jeszcze! Jakie typy! Patrzcie, postrzelony! O nie, mayday, kołujemy! Co tu się dzieje? Mayday! Mayday, jastrząb, kurczę, jakby jastrzębia tutaj naszego orła nazwać? Orzeł Artur, to będzie Orzeł Artur, został postrzelony, proszę państwa. Okej, okay, player never wanted. Ej, bez kitu, ścigają nas? Bo jesteśmy orłem? Orły górskiego, kurde, strzelają do orłów. Jak to, do Polaków strzelają? Strzelają do Polaków najlepszych, kurde, nie, no nie czołg, chyba nie powiecie mi... Ja pierdzielę, okej. Okay. Dobra, cięcie. Okej, okay, w takim razie przechodzimy na drugą część i zostaliśmy psem. Okej, okay, jesteśmy psem. Czyli teraz druga narracja, którą tutaj mamy przygotowaną. Chociaż ja czuję, że jeszcze można byłoby, kurde, aż cały odcinek zrobić lataniem, bo to jest genialna sprawa. Szkoda, że nie ma jakiegoś ataku jeszcze, że jak orłem jesteśmy, to możemy atakować. Na szczęście psy już są bardziej agresywne i możemy kogoś zaatakować. Jednak nasz pies sobie dzisiaj normalnie pochodzi, miejmy nadzieję, i nie dostanie żadnej kulki. Oczywiście za każde życie to inny pies będzie, jeżeli oczywiście zginiemy, chociaż tutaj nie ma takiej sytuacji. Okej, natrafiliśmy już na ciekawego człowieka, który zabugował się w ławce. Hał, witam cię bardzo serdecznie. Proszę pana, czemu pan jest... Czemu pan taki jest? No cześć, halo, no przywitaj się ze mną. Halo, ty fajny psie, no, to znaczy fajny człowieku, jestem psem. Ty bijesz psa, frajerze? Ty, kurde, bijesz psa? Bijesz psa, pies zagryzie, kurde, typie. Biją tu psy, co to jest za państwo? Co to jest za państwo, jakieś bezprawie tutaj panuje? Kurde, psy biją? Dobra, na szczęście pies w porównaniu... Na szczęście nasz super pies w porównaniu do... Okej, już spokojnie, już... Buda, halo, leżeć. Na szczęście nasz pies w porównaniu do tej mewy, czy do tych lataczy, może sobie poradzić z ludźmi, jak widać. Może, kurde, jeszcze pożałujesz tego, że... Dobra, idziemy stąd. Idziemy, spokojnie. Michael, to znaczy pies. Pies, odejdźmy. Możecie nazwać psy. Jeżeli nazwiecie psy, to ja sobie jakąś nazwę wybiorę, kurczę. Piszcie nazwy dla tego psa ogólnie, czy jeżeli będzie więcej dla psów, w komentarzach pod filmem. Okej, okay. Ogólnie jak z tego co słyszałem, bo ja nigdy psa nie miałem, ale w mojej rodzinie jakiejś tam u babci, u której też dużo czasu dosyć mieszkałem, pies zawsze jakiś był. No i zawsze taka była chyba łatka do psów przypisana, chociaż też słyszałem już zaprzeczenie tego jakieś, że psy widzą tylko w odcieniach szarości, coś takiego, że czarno-biało tak jakoś widzą. Ale później gdzieś widziałem jakieś zaprzeczenie ponoć, że to jest durnota, że z tymi odcieniami szarości. I teraz nie wiem, jak widzą psy? Ktoś ma jakieś dokładne info? Albo jakby to było być psem? No cześć, no chodź! No tu biedny piesiak przyszedł do ciebie, no chce się pobawić, chce się przywitać. Dlaczego uciekasz? Typie, no nie uciekaj. Jestem psem, idę za tobą, jestem od dzisiaj twoim psem. Co to za kot jakiś? Kurde, kota bym za... O nie, nie tego typa. Nie gryź tego typa. A to miał być twój pan, kurde. Zagryzł... O ty ciulu! Psa chciałeś zabić? Tak, do psa fikasz? A tu pies by ci... Kurde. Pies ci mordę lizał, typie. Dobra, odbiegnijmy kawałek.
Jaki szacunek mają tutaj do psów oczywiście w tej okolicy? Zobaczmy jeszcze jakieś ludzi. Tu jest jakiś kościół, ale kościół nas nie interesuje. Będąc psem, co by nas interesowało? Polizać się tam, gdzie się normalny człowiek nie liże. Wysikać się, coś tam, dwójeczkę strzelić gdzieś w parku, czy byle gdzie na dobrą sprawę. Co to, jakieś hyclenie? To jest post office chyba. Witam, jestem psem. Halo? No nie, jestem psem, halo, cześć. Nie bij mnie! Jestem psem, koleś! Ja pierdzielę, oni chcą pobić psa! No to jest jakieś szaleństwo! This is madness, kurde! Ja pierdzielę, ej, bez kitu, oni chcą psa bić! No kurde, typie! Pogryzę cię, to zobaczymy jak psa, kurde, pobije. O, ty skopa na mnie wjeżdżasz, ziomuś? Patrz! O, ty kurde, ciulu! Pogryzę ci kolegę za to! A ty dalej mnie kopiesz, ty piarzu? Ej, patrz, on dalej na mnie skopa wylatuje. Dobra, macie, już! Już, burek! No, dziękuję. I tyle było, kurcze, naszych tutaj przedstawicieli post office, czy coś. Okej, wypadamy stąd w takim razie. Może przetestujemy innego psa. Może to jest dlatego, że oni nie lubią tego psa akuratnie. Może weźmiemy jakiegoś innego. Husky jest zawsze dobrym wyborem. Aczkolwiek husky. A może taki, owczarek. O, jakiś owczarkiem pogramy. Chociaż czarek to już był kiedyś chyba. Był ostatnio właśnie owczarek i też do niego mieli takie podejście ciulowe. Dzień dobry panów strażaków, witam. Tutaj chyba obok mnie Izak stoi z tego co widzę, po wąsie. Po wąsie pan jest podobny do Izaka, pan o tym wie? Czy pan nie wie o tym piesiu tutaj, że tak patrzy? No czemu wszyscy chcą bić te biedne psy? No czy komuś ten owczarek coś zrobił? Puta madre jeszcze do mnie krzyczy. No odejdź, typie! Co, chcesz mnie gryźć? Dobra, ja cię pogryzę, dobra. Życie psem, jak widać, w Los Santos nie jest trudne. Biegniemy, chcą nas pobić, to my wtedy używamy tajnej techniki zen, zagryzienia. No i jest po sprawie w sumie w tym momencie. Czekajcie, czy to był Izak? Czekajcie. No w sumie ma tego wąsa. No podobny jakiś. Czekajcie, jeszcze tak, przemienię. Przemienimy się. I zobaczymy, tylko ja teraz nie wiem jakie tutaj mogłyby być psy na dobrą sprawę jeszcze. Czy są jakieś psy? To nie jest pies, to jest kosmita. To znaczy to jest taki kosmita, a nie kosmita. Kotkiem też nie chcemy być. Możemy być husky, możemy być takim chopem jeszcze, o! Chopem możemy być, to jest pies wzbudzający zaufanie. Jak ja bym takiego psa bez kurcze kagańca czy czegoś zobaczył, to bym wzbudził we mnie zaufanie. Patrzcie jak skacze, idzie się przywitać ze wszystkim. O, jak go liżę po buzi, że nie było. Dobra, nie ma żadnej krwi, okej. A, polizał go po buzi, kurcze. A widać jaki przyjazny piesek. Ale okej, przeniesiemy go w trochę inne miejsce. Może spotkamy tam nawet jakąś osobę. I czekajcie, no zobaczymy, czy my możemy spotkać jako pies, czy jako pies możemy spotkać właśnie na przykład Trevora, czy kogoś. Zaraz zobaczymy, może Ron będzie, czy możemy ich zagryźć wtedy jako pies? Możemy w ogóle wbić do kogoś na chatę jako pies? Nie bardzo widzę, chociaż nie jesteśmy Trevorem. A możemy spróbować w ogóle wbić do własnego domu, o czekajcie. To jest dobra sprawa, możemy tak spróbować, to jest tak. Ciekawe jak zareaguje żona na to, że zobaczy psa. I to w ogóle chopa. Albo jeszcze pójdziemy do tego, pójdziemy jeszcze do Franklina. Chop z chopem się pobawią wtedy. Okej, dobra, czy otworzy się brama? No, czemu się brama nie otworzy? Halo, tutaj Michael w postaci psa, zamienili mnie w psa. Ja pierdzielę, serio, tam nie wejdziemy? Naprawdę nie wejdziemy? Czekajcie, zrobimy tak, zrobimy tajny teleport do środka bardziej. Teleport. Jak map marker isn't set? No kurde! Dajcie mi markera, teraz jeszcze raz. Jeszcze raz, tutaj już wrzucimy markera. Player teleport marker. Okej, okay. Wylądowaliśmy na terenie posiadłości. No. No, leży pies. Okej, okay, dobra, wstaje pies. Wylądowaliśmy na terenie posiadłości Michaela i teraz pytanie, czy możemy sobie wbić na chatę? Wjazd na chatę możemy zrobić psem, czy nie możemy?
Okej, oto jest pytanie. No, nie możemy wejść do domu. Niby jest tutaj, w ogóle tutaj powinien być pojazd w tym momencie. Nie ma go. Nie ma tego pojazdu. Czuję się oszukany. Oszukali mnie. Dobra, tu w takim razie jeszcze gdzieś tu Franklin mieszka. Jak zwykle ja mam zawsze trudność, kurczę, w określeniu, gdzie mieszka dokładnie Franklin. Zawsze muszę gdzieś na chybił trafił się teleportować. Ale chyba dzisiaj trafiłem nawet gdzieś w pobliżu, kurczę, tego, albo nie trafiłem. Okej, czy będzie tu... Czekajcie, zatrzymamy ten samochód. Witam, dzień dobry, drogie panie. To ja wsiadam. Okej, ja wsiadam. Pies napanny, można powiedzieć. Okej, dobra, spoko, prowadzimy. Jesteśmy psem, który prowadzi samochód. Okej, to jest całkiem normalna rzecz. Myślę, że nikt się nie zdziwił na taki widok. Czyli Franklin mieszka gdzieś dalej. No mówię, zawsze mam problem z określeniem tego, gdzie mieszka dokładnie Franklin. Jak tak patrzę na mapę, to tak nie widzę. Zawsze mi się mylą te okolice. Już niby tyle godzin przegranych, w setkach godzin przegranych w GTA, a nigdy nie pamiętam, gdzie mieszka Franklin. No tutaj chyba będzie, nie? Na górze. Chociaż nie, no kurde, zaraz się okaże, znowu pomyliły mi się wjazdy jakieś. Czekajcie, no jedziemy spokojnie, jedziemy sobie naszym super pojazdkiem. Oczywiście, że nie. Jeszcze. Gdzie ten Franklin mieszka, kurde? On się przeprowadził, ten Franklin, czy co? Okej, musimy do niego dojechać. No ale on mieszka tutaj niżej pewnie zaraz. Tak mi się wydaje. No dokładnie, on mieszka tutaj niżej. Dobra, jesteśmy psem. Okej, pies zawsze da radę. Tylko nie może przeskoczyć pewnych miejsc. Ale zejść tędy teraz to nie jest problem. Okej, no, psie, nie leżeć. Biegnij, pies, biegnij. Biegnij, dobra, biegnij, dobry Chop. I teraz może uda nam się porozmawiać z Chopem, twarzą w twarz. Chop z Chopem tak naprawdę. Okej, proszę bardzo, wbiegamy, tutaj jest otwarte. Ciekawe, może Franklin nawet będzie. Chyba nie ma Franklina, ale pies sobie wbiegł, spokojnie. Gdzie jest Chop? Gdzie jest Chop? Powalczymy, będzie walka psów normalnie. To jest moim dzisiejszym życzeniem, walka psów. Nie ma Chopa, ale możemy udawać. To dobre było, gdyby nagle tak Franklin, patrzcie, taka ekipa, Franklin przychodzi tutaj, nie? A ja udaję Chopa, a on przychodzi, no co tam Chop, co tam? A ja wtedy rzucam mu się do gardła i raz, dwa, trzy i nie ma Franklina, kurde, i zleciał na strzała. Patrzcie, mógłbym teraz się wbić na chatę i po prostu i tu jestem, patrzcie, o pies, nawet do tego, nawet podchodzi sobie do lusterka, ale nic już nie zobaczy. Okej, dobra, myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek przygód, nie mówcie, że on nie pływa, pies pływa, halo, psy pływają raczej. Okej, no to tym nieoptymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek przygód zwierzaków. W takim razie, oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Możecie się zarejestrować z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem także się znajduje, oraz napisać jakieś pomysły na kolejne odcinki, jeżeli jakieś takie macie lub jakieś swoje sugestie. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa pa!